tak miałem zawsze na przykład, że niezależnie jaki biznes robiłem, to on był oparty o to, że nie, że z niej wysyłaj jakby kapitał i to jest, może być, ideowa bank, tylko raczej to zawsze było tak, że jak nie wyjdzie, to zawsze mało stracę. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Paweł. Cześć. Cześć. Fajnie się znowu widzieć. Paweł Górski to jest założyciel jednej z największych sieci biur nieruchomości w Polsce, Freedom Nieruchomości. Witam serdecznie wszystkich. W tym momencie Paweł ma firmę, która posiada 41 oddziałów franczyzowych biur nieruchomości i od 8 lat sukcesami buduje ten brand. Paweł, może coś powiedz o sobie jeszcze, jak w ogóle wyglądała historia jakby założenia i rozkręcenia takiego biznesu? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rozkręcenie tego biznesu, to gdzieś powiem tak, że zaczęło się to właśnie 7 lat temu. Wtedy pracowałem, to był trzeci rok, kiedy pracowałem jako przedstawiciel handlowy i gdzieś dobrze, z bardzo dużymi sukcesami, na tyle dużymi, że udało mi się odłożyć sporą kwotę i zacząłem myśleć o własnym biznesie. Chciałem chyba stanąć w firmie, w której pracowałem, na dyrektora sprzedaży oddziału, ale wtedy byłem za młody, miałem 26 lat, także to się nie udało. Natomiast wybrałem się na pośrednictwo i to też taka nie była jakaś tam przypadkowa idea, ponieważ szedłem taką drogą, jak to Kiyosaki napisał w swojej książce, bo biedny ojciec, bogaty ojciec, najpierw naucz się sprzedaży. Po 3 latach, jak tam byłem jeden z pierwszych 15 najlepszych handlowców w Polsce, to stwierdziłem, że już tą sprzedaż umiem i drugi krok, że wtedy możesz już zakładać własny biznes, no i że w ogóle fajnym biznesem to są nieruchomości, więc to taka gdzieś tam kolejność była. Od początku była jakaś idea, że jeżeli to się rozkręci nam w Olsztynie, to będziemy ten biznes skalować, więc... I ile czasu trwało, zanim to się jakby wam wyszło i później biznes skalowaliście? To powiem tak, pierwsze 3 lata to był okres potrzebny, żebyśmy jako marka byli biurem z największymi obrotami, na moją wiedzę, w Olsztynie, tak? Tutaj w okolicach 1 000 000 zł obrotu netto. Po prostu wiem, bo też miałem propozycje z innych firm franczyzowych, żeby tutaj zmieniać brand, tak? Także też jakoś mniej więcej się orientowałem po prostu, jakie to były wielkości. No i stwierdziliśmy, że jeżeli no to jest dość dobry wynik, tak, to możemy zacząć uczyć innych. I zaczęliśmy przygotowania do budowania franczyzy, co nam zajęło rok czasu. O kurczę. To i tak szybko. To nie jest tak. To nie jest tak długo. W pierwszym roku działalności, od kiedy ruszyliśmy z ofertą franczyzową, to otworzyliśmy nie 5 oddziałów, a 16. I jeszcze w międzyczasie otworzyliśmy 2 oddziały własne w Warszawie. Siłą rozpędu i też. W Gdańsku. No powiem tak, siłą rozpędu trochę powiedziałbym, no trzeba było to zrobić po prostu, ponieważ też podjęliśmy taką strategiczną decyzję. Naszym wspólnikiem została Agnieszka Grodkowska, która na tamten moment była ekspertem medialnym w serwisie Domimporta. I też jej wejście wiązało się z dokapitalizowaniem spółki. Po prostu też no, trzeba było te pieniądze, powiedziałbym, taki plan, że poszerzamy grono wspólników, dobieramy kapitał, dobieramy partnera, który też będzie aktywnie zaangażowany w prowadzenie biznesu. Także trzeba było to zrobić, tak? Trzeba było też zarządzać tymi środkami, tak? Tak jak... I tak nie wiem, czy mogę zapytać, tak? Na co one poszły, w sensie co zostało zainwestowane? Wiesz co? Te środki poszły na otworzenie właśnie oddziału w Warszawie, na Pokornej. Tam Agnieszka jakby tutaj prowadzi do dnia dzisiejszego ten oddział i otworzyliśmy biuro w Gdańsku własne, tak? Także wśród tych 41 biur teraz mamy nadal 3 własne jednostki i mamy 38 franczyzowych, tak? Tak to wygląda. Powiem szczerze, ktoś, kto nie przeżył otwierania biznesu, nawet nie wie, jak łatwo się znaleźć na krawędzi bankructwa. A mieliście taką sytuację już? Powiem tak, że gdzieś może nigdy nie mieliśmy takiego zatoru, żeby nie płacić jakoś na czas, czy mieć jakieś opóźnienia.
Natomiast, no powiem tak, ja pamiętam taki moment w biznesie, kiedy to był 6 miesiąc, ja miałem bardzo dobrą pensję jako przedstawiciel handlowy. I tak naprawdę po 6-8 miesiącach, pamiętam, że zaczynałem biznes, miałem ponad 100 tysięcy na koncie i te pieniądze mi się zwyczajnie kończyły. Ja się zastanawiałem, co ja takiego zrobiłem, miałem fajną pracę w korporacji, dobrze płatną, tak? Tak. I też jakoś tam strach w oczy zaglądał, natomiast akurat tak to się spięło, że w kolejnym miesiącu to ruszyło. I na tyle, że złapałem tą płynność. I powiem tak, że to też jest jakiś taki klasyk, bo myślę, Daniel, że ty też prowadziłeś biuro, nie jeden biznes i wiesz, jak to jest wchodzić na nowe wody, tak? Tak. Ja zatrudniałem ludzi i to nie było tak, dobra, to buduję zespół i teraz wszyscy chodźcie tutaj do mnie na mało pracę, na super pensję i zobaczymy, co będzie. Aha. Tak? Bo już bym nie było na rynku pewnie. Dobrze, gdybym się tak grubo po prostu. No powiem szczerze, że ja właśnie w tobie to też jakoś podziwiam, bo byłem na tych twoich szkoleniach z flipów, z deweloperki i zawsze właśnie widzę, że ty bardzo dobrze optymalizujesz koszty i ryzyko. Ja powiem ci, jak zakładałem te biuro, to ja oczywiście na grubo od razu sobie wymyśliłem, że będę miał 10 handlowców, więc kupiłem 10 laptopów, 10 aparatów, wody biuro 60 metrów. A to tak nie działa. I wiesz, ja tutaj gdzieś jakbyś, wiesz, dużą wizją tak. Od razu, tak? Natomiast widzisz, no ostatecznie ta duża wizja jakoś tak. spotkała się z rzeczywistością, tak? No tak, nie ma nic drugiego. Ja wiem, że będę miał 10 handlowców, to ja kupuję za każdym razem, jak mu jest potrzebny, po prostu. Ja stwierdziłem, że szkoda będzie mi czasu 10 razy przeżywać proces zakupowy. Stwierdziłem, że tak, teraz kupuję meble, laptopy, w przyszłym miesiącu rekrutuję zespół. A później się kurzą. Ale wiesz co? Powiem ci tak, że to też gdzieś jakoś wywołuje zawsze u mnie taką presję, że faktycznie, może nie było takiego ideału, że zatrudniłem 10 osób, ale wiesz, że tych osób na starcie było 6. Mhm. 6, tak? Tak. I gdzieś tam miałem taką świadomość, że mam ten sprzęt i ciągnąłem ten zespół, żeby jak najszybciej go jakby tutaj budować. Dobra, dawaj, Alek, nie ma wyjść, nagraj tam przystoją w korku. Na zewnątrz, nie ma zielonego, jak będzie zielone, to skoczysz. Jak będzie zielone, to będziemy stali tak czy owak, nie? No. Dobra. Ale drzwi byś za... Alex, tak może z perspektywy, nie? Jakby stamtąd, nie? Że z perspektywy nie ale nas. Ale ja chcę, bo już mogę nie mieć okazji. Ale nie, ale jesteś z daleka gdzieś, to będzie stało jeszcze parę minut, spokojnie. Wstań sobie tam jakby, wiesz, z perspektywy, nie? To zaraz, czekaj, no? Co to za zamieszanie? Daniel, umiesz sparaliżować ruch w Warszawie. Masz biznes, prawda? Tak. On ci nieźle funkcjonuje, fajnie się rozwija, jesteś rozpoznawalną marką. To dlaczego teraz jakby chcecie zacząć inwestować? Wiesz co, powiem tak. Ja powiem, jak to się zaczęło, bo początkiem roku poprosiłeś mnie, czy tam końcem zeszłego roku, 2016, żebym gdzieś tam zrecenzował książkę, a ja ją przeczytałem, dałem tą recenzję. Przyznam ci się, że na takim poziomie, tak na sucho, jak to czytałem, to stwierdziłem, że jakieś tam znajdę, wiesz, tajemne sposoby działania. Jakoś tak mimo wszystko to jest proces zmiany. Zaprzeczyłem, że robię dalej swoje, koncentruję się na pośrednictwie. Zresztą ja zawsze miałem takie trochę klapki na oczy. Mój punkt koncentracji, wymyślić model biznesowy, w którym da się pozyskać bardzo dużo ofert na wyłączność. Tak? Bo traktowałem oferty na wyłączność jako pieniądze, takie papiery wartościowe, wiesz, z zapadalnym terminem płatności w ciągu roku. 50% zostanie wypłacone. Natomiast wiesz, to był taki moment, odpaliłem właśnie Facebooka, patrzę, gdzieś tam miałeś wystąpienie na targach rozwoju. I wtedy tak powiedziałeś, no zwyczajnie wprost, dobitnie, że w ciągu 3 lat od zera doszedłeś do 1 000 000 złotych aktywów bez zobowiązań. No i sobie myślę, kurczę, muszę jechać do ciebie na szkolenie, nie? Posłuchać, jak ty myślisz, poznać twoją osobowość, mentalność, twoje programy. Mimo tego, że znaliśmy już tak, wcześniej. Twoje przekonania. Tak, znaliśmy się właśnie, natomiast powiedziałbym tak, ja wiedziałem, że ty zarabiasz na tym, natomiast wiesz, każdy człowiek żyje w pędzie i ja nie znałem jakby wartości twojego modelu, twojej strategii, tak? Tak. Natomiast jak to powiedziałeś ze sceny wprost,
to ja stwierdziłem, że kurczę, chcę poznać, jak myślisz, jak działasz, i dlatego przyjechaliśmy my też jakby cały czas, powiedziałbym, ja jestem taką osobą we Freedom, która zajmuje się wyznaczaniem kierunków rozwoju i szuka nowych pomysłów na rozwój tego biznesu. Także stwierdziłem, też zachęciłem wspólników, żebyśmy pojechali do Ciebie na szkolenie deweloperskie na flipy. I to, co tam usłyszeliśmy, bardzo nas przekonało, żeby wejść w tą działalność, bo skracając to do absolutnego minimum, biuro nieruchomości to jest biznes, który daje rentowność na poziomie 10-20% jakby kapitału, tak, którego w ciągu roku, którym obracasz, a zwrot na kapitale, na inwestycjach, który można spokojnie osiągnąć, używając Twojej strategii, to jest od 50-100% rocznie. Tak, tak, albo więcej nawet, tak, jeżeli... Tak. Także to też oczywiście, to też uświadomiło, jakby też jakby trochę to jest jakiś może etap budowania drugiej nogi biznesu z jednej strony, ale to też to, co usłyszałem od Ciebie, mocno wpłynęło na to, na zrozumienie naszych klientów, na zrozumienie deweloperów, jak rozmawiać z deweloperami, jak rozmawiać ich językiem, rozumieć ich problemy od drugiej strony, tak samo jak rozumieć punkty widzenia inwestorów, bo te szkolenie, które prowadzisz, uczy jak po prostu analizować rentowność inwestycji. I my dzisiaj jako firma stajemy się zdecydowanie lepszym partnerem dla takich klientów, którzy robią to, co ja. Tak, dokładnie. Czy deweloperów, czy inwestorów, czy osób flipujących. My wiemy, czego oni szukają, na co zwracają uwagę. Także jednocześnie ja już odczuwam, że nasz biznes i w pośrednictwie rośnie dzięki temu, tak? I też powiem szczerze, że to z jednej strony, a z drugiej strony też jakby robiąc pierwsze jakieś tam 5-6 transakcji, które weszliśmy w tych strategiach, wygenerujemy zwrot kapitału powyżej 70% w ciągu 4 miesięcy, tak? Tak. Do skali roku to możesz spokojnie razy 3 pomnożyć, tak? Tak, tak. No. Czyli 200% tak naprawdę, a byliście u mnie na szkoleniu 3 miesiące temu, prawda? Dokładnie, dokładnie. Więc powiem tak, ja jestem bardzo zadowolony, że właśnie gdzieś jakby tutaj intuicja mi podpowiedziała, żebym poznał twoje programy myślowe, tak? Bo to jest najcenniejsze, tego się nie wyczyta z książek, nie wyczyta się tej twojej mentalności, myślenia o biznesie, tak? Także cóż... Pamiętam, jak recenzowałeś tą książkę, to mówię: Daniel, no fajna książka, naprawdę inspirująca, dużo fajnej wiedzy, ale ja już tak jakby... Znam. Zrozumiałem, ja to wiem, naprawdę. Tak, no, tak. Ale no, wiedzieć, a to robić, prawda, tak, to są jakby te dwie różne rzeczy, prawda? Ty miałeś dużo wiedzy, bo jesteś na rynku wiele lat, chyba tyle, co i ja zresztą, prawda? No, dokładnie. Na rynku, tylko ja sobie trochę inną drogę i strategię obrałem i tak naprawdę jakby... Dopiero bycie na szkoleniu u mnie, zobaczyłeś te możliwości, jakby otworzyły się trochę oczy, prawda? Dokładnie. Czyli jakby to, co się nauczyłeś, mogłeś to dopiero wykorzystać. Wiesz co, jedno to miałem taką sam blokadę, że po prostu ja się koncentruję na pośrednictwie, na swoim modelu, byłem zafiksowany. Tak naprawdę nie myślałem po prostu, nigdy nie podjąłem takiej myśli, chcę w ogóle inwestować, bo ten model biznesowy, wiesz, był dla nas tak absorbujący. Wiesz, jeżeli my otwieraliśmy 16 biur rocznie, franczyzowych, to powiem Ci tak, to generalnie to jest, no, dużo naprawdę taki zapierdziel, że nie masz ochoty, jeszcze nawet nie masz czasu, żeby zaczynać coś nowego. Teraz powiedziałbym, może to też jest taki moment, że ten biznes ułożyliśmy, pewne rzeczy zdelegowaliśmy, sensownie podzieliliśmy jakby pracę w zespole, mamy gdzieś większe moce zasobowe, żeby poszerzać właśnie naszą działalność. To była jedna rzecz, a druga rzecz, wiesz co? Że te strategie, trochę jak czytałem, one się wydawały w tej książce na tyle banalne, że aż ciężko było uwierzyć, że są wykonalne. Że są wykonalne. Ale jak już, wiesz, pojechałem do Ciebie i zobaczyłem ten Twój entuzjazm, Twoją energię i twoje jakby przekonanie do tego, to powiedziałbym, że dla mnie te dwa dni z Tobą to był taki trening mentalny, że to można zrobić i to się da i są te okazje na rynku, na których się da tyle zarabiać, tak? Także olbrzymia właśnie wartość to jest nastawienie, bo właśnie to, co różni ludzi, tych, którzy coś realizują od tych, co nie realizują, bo jedni i drudzy mogą wiedzieć, tak? Tylko jedni po prostu są na tym poziomie, mają, że działają, a to wynika z ich pewności, że to wyjdzie, a drudzy się boją. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry.
Center, Jabłonki Streamation Center. Przyprosić wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ja chciałam panu podarować wyżek jakości żel do prania. Natomiast w każdej barze pojemnica to na backstage. Przepraszam, czy to jakiś żart? Proszę? To jakiś żart jest, przepraszam? Nie, proszę pana, to nie są żarty. To co mi pani chce zaoferować? Bo nie rozumiem. Niestety nie wiem, bo jest wystarczająco świadomy, żeby to kupić. Proszek do prania? Żel do prania. Dobra, ale... A możesz coś powiedzieć o twoich transakcjach pierwszych? No bo jakby zaraz po szkoleniu zacząłeś to wdrażać i na sprawę chyba po miesiącu czy po dwóch od razu. Miałeś pierwszego deala tak naprawdę, tak. Że poukładałeś wszystko w głowie i bach, nie? Czy powiem tak, bo w ogóle przyjechaliśmy do ciebie na deweloperkę i opowiadałeś o strategiach, które wykorzystujesz na zakup, przy zakupie działek. No, ale tak jak mówiłeś, one się pokrywają ze strategiami, które się wykorzystuje przy flipowaniu. Tylko w innej skali trochę, tak? Tak. No to ja pojechałem na deweloperkę i w następnego dnia zrobiłem pierwszego flipa, nie? To... I... W sensie już coś tam między wierszami wyłapałeś, tak? I cóż mogę powiedzieć, udało mi się kupić mieszkanie za 120 tysięcy i w Gdańsku, w Gdańsku i sprzedać za 195, tak? To była pierwsza nasza transakcja, więc w ogóle wiesz, wielkie wow, no bo to nie... Zwróciło się szkolenie dla całego zarządu. Tak, jeszcze kilka osób moglibyśmy wysłać, żeby wyzerować coś. Ja nie mam nic przeciwko temu, tak? Chcecie się rozwijać, to już zapraszam. Dokładnie. Także powiem szczerze, że w ogóle wiesz, olbrzymia euforia, no bo takie poczucie, pracujesz w pośrednictwie, tak sobie myślisz, te 4-5% to jest fajna prowizja, no ale jak bierzesz 25%. Tak. I to szybko też. Tak, to wiesz, to też jakby pokazało mi, że też nasz biznes ma o wiele większy potencjał niż do tej pory myślałem, tak? Bo mocno do nas dotarło, że tak naprawdę Freedom, z uwagi, że też posiada obecnie wielu partnerów instytucjonalnych, którzy nam zlecają sprzedaż nieruchomości, na leady, które dostajemy, mamy dostęp do informacji, do właśnie okazji, jesteśmy jakby przy samej informacji, tak? Tak, się przy wodopoju, tak, przy źródle, no. Dokładnie, także nawet taką miałem fajną refleksję, taką metaforę, że jesteśmy tak jakby kopalnią surowca. Dzisiaj, czy w gospodarce nic bez surowca nie powstaje, tak? I też powiem szczerze, że dzisiaj rozwijając Freedom idę w tym kierunku, żeby tego surowca u nas było jak najwięcej, tak? Który jest jakby inwestorzy, czy też jakby Freedom jest w stanie przerobić osobiście, tak? Też to jest ciekawe, bo każdy z nas odniósł sukces trochę w nieruchomościach, ale trochę w innym kawałku i dzisiaj te nasze doświadczenia, które sobie się wymieniamy, one myślę, że w dwie strony nam jakby dają fajne korzyści, tak? Tak, myślę, że tak. No, co innego jak się mówi do kamery, tak, na szkoleniu, tak? A co innego jak tak mniej więcej się powiedzie pewną historię tak naprawdę. Dokładnie. Tak, to była pewna historia. Od 18 roku wiem, że na nieruchomościach się zarabia super pieniądze, przeczytałem jakiegoś takiego, ale powiem ci, bardzo ciężko było mi uwierzyć, że można to robić nie mając kapitału, bądź mając bardzo mały, tak? I myślę, że to też jest takie ogólne przekonanie, że pośrednicy się nie koncentrują na inwestycjach, bo wychodzą, że no nie mam pieniędzy. Tak, to nie inwestuję. To nie inwestuję, tak. Zajmuję się pośrednictwem. W sensie, jestem gruby i to nie będę się odchudzał, tak? Albo może nie inaczej. Z pieniędzmi. Nie mam czasu na treningi, tak? Nie mam zasobów. Nie, to jest tak, że ludzie też się nie chcą zarządzać pieniędzmi, bo mówią, nie mam pieniędzy, więc nimi nie zarządzam, a jak nie zarządzam, to ich nie będę miał też z drugiej strony. Także to tak, jakby to jest takie błędne koło. No i właśnie powiem ci, że to też jest taka chyba jedna z takich istotnych elementów tego szkolenia, właśnie, że uczysz tak naprawdę tego, że to jest absolutnie możliwe i pokazujesz na konkretnych przykładach, że jak zrobić transakcję nie mając pieniędzy, tak? Jak po prostu krok po kroku to ogarnąć. I to, co jest ważne, to takie uwierzenie w prostą ideę, że tak naprawdę, jeżeli będzie okazja, to pieniądze się na nią znajdą. Ja już tego kilka razy doświadczyłem. A jeżeli ktoś, z którym miasta miał pieniądze, to mógłbyś mu pomóc? Żebyś do ciebie zgłosił i robić coś wspólnie? Powiem tak, bardzo chętnie,
Ja obecnie pracuję na tym, bo tyle tematów, które my realizujemy okazyjnych, przynajmniej jeżeli chodzi o Gdańsk, 5-6 jesteśmy swoimi środkami w stanie zabezpieczyć. Ja dzisiaj pracuję na tym, żeby ta skala ilości leadów była tak duża, żebym musiał wyjść do rynku i jakby... Wziąć zewnętrzne finansowanie, żeby rozwijać skalę. Tak, dokładnie. Źle pojechaliście. Trzeba tam w dół i teraz mamy... Teraz tu trzeba było zawrócić znowu, nie? Dobra, albo możemy przez siekierkę. Ale to się tam wjebiemy, nie? Dawaj, teraz tak robimy, nie? No, tak się jeździ po No właśnie, Paweł, porozmawiajmy o tych emocjach i o psychologii. Wiesz co, no właśnie dzięki, że pytasz. Powiem w ten sposób, że są też oczywiście pewne rzeczy, które zwyczajnie nie da się wynieść ze sali szkolenia, to jest absolutnie też normalne. Po prostu trzeba ich doświadczyć, przeżyć, bo to jest coś innego, tak jak ktoś gra na giełdzie wirtualnym kontem na Onecie, tak. A czymś innym, jak kładzie pieniądze na stół. Tak? Nawet małe. Tak. Także powiem szczerze, że to też jest olbrzymia lekcja i wydaje mi się, że tutaj właśnie inwestorzy, to co czyni kogoś doświadczonym inwestorem, to jest ta ilość transakcji i doświadczeń i psychologii i jakby rozumienia siebie i swoich decyzji, bo po pierwsze jest bardzo łatwo po dużym sukcesie się nakręcić, już uwierzyć, że wszystko tak. się da zrobić, umiem wszystko w złoto zamienić, tak? Tak. To jest tak efekt zajebistości. Dokładnie. Potem przychodzi, kubeł zimnej wody. I wtedy dopiero zaczyna się już tak być wytrawnym inwestorem, jeżeli oczywiście się korzysta z tej lekcji, tak? Także powiem tak, to też to inwestowanie to jest olbrzymia praca nad samym sobą i jedno to właśnie rozumienie siebie, tak? I tego, jak się podejmuje. Ja na przykład powiem Ci, że teraz to, o czym dość mocno myślę, żeby na przykład poprawić jeszcze moją efektywność i decyzyjność w projektach, to planuję poczytać sobie dość mocno o właśnie psychologii inwestowania. Żeby sam jakby rozumieć, w jakim procesie jestem i czasem jakby umieć się wystopować, kiedy się nakręcam, a nie powinienem, tak? Także to jest olbrzymia ścieżka w ogóle takiego samorozwoju. I tutaj jakby ty sam jesteś takim dowodem, że pewne rzeczy trzeba robić krok po kroku, bo zaczynałeś od flipowania, dopiero potem dołączyłeś temat deweloperki, tak? Tylko dlatego, że im było mało, tak? No tak, może bym na deweloperkę nigdy nie spojrzał z tej perspektywy, tak. Jako na intratny biznes, bo to jest intratny biznes, ale że już jakby było to tak, że już byłem w tym biznesie, to już była naturalna kolej rzeczy, żeby rozwijać siebie właśnie w tym obszarze. No dzisiaj czytałem, wiesz co, takie ciekawe rzeczy w książce Roberta Jarczyńskiego, że on oprócz takich czynników, jak tam ludzie liczą te ROI, ROE, zwroty z inwestycji, zaangażowanie czasowe, on wymyślił taki fajny wskaźnik, doświadczenie inwestora, tak? Znaczy moment, w którym się ten inwestor startuje w zakresie doświadczenia, pieniędzy, czasu, i bardzo istotne jest właśnie to, żebyśmy dobrali te strategie i trochę poziom ryzyka, czy poziom inwestycji do tego swojego punktu, co jest możliwe, tak, żeby właśnie nie przeszarżować, gdzieś znaleźć takie swoje optimum tak naprawdę na poziomie wiedzy, doświadczenia, czasu i pieniędzy, tak? To się zgadza, bo jeżeli ja na przykład teraz miałbym realizować projekt za 200 milionów złotych, to po prostu to mentalnie jeszcze nie jest ten etap, w którym ja jestem. I teraz ja bym się go nie podjął po prostu. Ale już jakby projekty milionowe, czy tam na 100 milionowe już mnie w ogóle jakby nie przerażają absolutnie, tak? I właśnie to chodzi, że trzeba też jakby mentalnie się rozwinąć, prawda? Dokładnie. Zimno Ci? Gorąco? Ja jestem przyzwyczajony, że ja jeżdżę na 19-18 stopni. To Ci włączę klimę, patrz, panie. W fotelu? Tak. Nie przeziębi się? Nie, fajnie. Wywentyluje się tyłek. Daniel, może Ty opowiesz w ogóle jakiejś takiej sytuacji, która w ogóle, nie wiem, jakimś case'ie, który dla Ciebie też jakby, no powiedziałbym, było dużym przeżyciem i dużo Cię jakby nauczył, bo to też są jakieś takie, no powiedziałbym, różne momenty i nie problem się gdzieś tam czasem zagolopować czy zgapić na czymś, tak?
Bo każdy już historycznie wie, jak zrobić dobrze, nie? Tak. Ale właśnie jak nie zrobić źle po prostu, tak? Tak. No bardzo ciekawe pytanie i musiałem sobie do głowy zajrzeć i... W sensie każda transakcja mi czegoś uczy i są takie transakcje, które wyciągam z nich lekcje, mimo tego, że one zostały zrobione dobrze. Czyli tak na sprawę, na przykład mam taką transakcję, której bardzo długo negocjowałem ze zbywcą. Parę razy się spotykaliśmy i po prostu ja konsekwentnie jakby badałem jego potrzeby do samego końca, aż się ich zaspokoiłem, kiedy przyjął moją ofertę. Bo cały czas ta oferta moja była zbyt mała i nieakceptowalna i szukaliśmy innych rozwiązań, innych możliwości płatności. I po trzech, czterech spotkaniach dopiero nam się udało dogadać, znaleźć wspólny punkt. I to, mimo tego, że zrobimy to dobrze, wyszło to fajnie, to była dla mnie też lekcja tego, że trzeba po prostu analizować potrzeby i jakby dopiero kiedy je zaspokoję, to będę mógł kupić, kiedy rozwiąże ich realny problem. Czyli zrobiłeś generalnie deale w moich modelach takich kreatywnych, bez pieniędzy. No powiem tak, może nie tak, że całkowicie bez, ale używając po prostu małej ilości, bo powiem szczerze, że lewar jaki był, to było 1 do 5, tak? Nawet bym powiedział, że chyba 1 do 7. Jakby kwota zainwestowana do kwoty całych wszystkich transakcji. Także, natomiast jakby idąc w tym modelu, który właśnie uczysz, że jest pewna jakby cena rynkowa, za którą się sprzeda nieruchomość, pewna taka cena pewna do szybkiej odsprzedaży, jeżeli jeszcze to pomniejszysz o kwotę zysku, który chcesz zarobić, czyli wyliczysz tą maksymalną kwotę, za którą możesz kupić, no to jest bezpieczne, mimo że nie zawsze posiadasz pełną kwotę, tak? Ja na przykład w ogóle nie wchodzę w remonty, bo jakby operacyjnie wolę przerzucać więcej hurtowo, nawet jakby zostawić pewien zysk. Tak, bardziej półprodukty. Tak, i jak jeszcze ktoś zrobi remont, jeszcze na tym zarobi, natomiast ja mam szybkość działania operacyjną i prostotę, bo dzisiaj jak ja bym nie zrobił w kwartał 6 transakcji, gdybym zaczął się bawić w remont, tak? Bo ja bym dzisiaj się zakopał w zarządzaniu ekipą budowlaną, tak? Także gdzieś ja jakby sobie świadomie założyłem i wiesz, te mieszkania, one po prostu często były do remontu i to też powoduje, że trafiają na nie raczej ludzie, którzy niekoniecznie, jak ktoś ma gotówkę, to chce coś lepszego, tak? Tak. Bardzo często i to byli klienci, którzy no... Szukali też pewnego rodzaju okazji, tak? Tak. To jest to, o czym mówiliśmy cały czas, tak. Że strategia wygląda tak, że kupuj w okazji tak. Dużej, a sprzedawaj w mniejszej okazji. Tak. I weź różnicę między super okazją, a mniejszą okazją. Dla mnie to też jest, wiesz, powiem Ci, taka trochę pewna odskocznia, bo jak już 8 lat robisz biznes z perspektywy pośrednictwa, już znasz, wiesz, gdzieś tam na wylot, no to też jakieś takie wniosło ożywienie, wiesz. Tak. Coś się dzieje nowego, nie? Dokładnie. I pieniądze płyną jeszcze. Tak, to dużym strumieniem, tak. Trzymam się na tą decyzję do Epic City Broker, spółka komandytowa. Tak. Bardzo mi miło, kontaktuję się gdzieś tutaj na Państwa adresie, znaleźliśmy prędkość światłowodową opiewającą na 300 na 30, tak? Mieliśmy się tutaj kontaktować tylko na prowadzę. O naprawdę? Tak. Tyle będzie? Tak, jest możliwość skorzystania właśnie z tego. Ja Cię też podziwiam za jakby to, że jesteś otwarty jakby na nowe rzeczy, że no, większość ludzi, którzy osiągnęli taki sukces jak na przykład Twój, jakby zrobili coś takiego, to można być, dobra, już wszystko wiem, mam tyle oddziałów, jestem po prostu tutaj prawie potentatem jakimś, tak? Ale Ty wiesz, że nie wszystko wiesz i wiesz, że są ludzie, którzy w pewnym obszarze wiedzą być może coś więcej i od których możesz czerpać, tak? I, ale większość ludzi niestety jednak tak jakby czuje inaczej, że już osiągnęli sukces tej konkretnej branży, to jakby nie są gotowi, żeby jakby uczyć się od innych, tak? Powiem Ci w ten sposób, że też jakby ta moja otwartość wynikła z prostej rzeczy, że my obserwujemy, jakby, że po prostu też więcej spotkań było potrzeba średnio agentowi, by pozyskać umowę na wyłączność, bo to sprzedającemu telefon dzwoni, tak? Tak. Także też idziemy w taką stronę, że dzisiaj jakby zmierzamy do tego, żeby mieć jako sieć dwie oferty dla klienta, czyli sieć dla oferty dla klienta, który sprzedaje, powiedziałbym, w rynkowej cenie i ma problem ze sprzedażą albo powyżej rynkowej, żeby mu drogo sprzedać, ale chcę mieć też ofertę dla klienta, który chce sprzedać w okazji,
i jak klient sprzedaje w okazji, dzwoni do niego 10-15 osób dziennie, to choćbyśmy tam mówili najmądrzejsze rzeczy, to jest bardzo ciężko na wyłączność coś przyjąć, tak? Także tak jakby uzupełniając jakby model biznesowy o te strategie, pomysły, poszerzamy zdecydowanie sobie rynek, bo te dwie usługi się nie kanibalizują. Tak, to jest tak, że bardziej chyba wydaje mi się, że jest większe pole, żeby w tych trudnych nieruchomościach robić to jako pośrednictwo, a w tych, można powiedzieć, tam, gdzie klient de facto was nie potrzebuje jako pośredników, bo jemu telefon dynda cały czas, to tam po prostu wejść jako inwestor. Dokładnie. I jakby tą niszę też zagospodarować i wypełnić. Dokładnie. Tylko, że to jest dla was strasznie drogo, bo ja płacę, muszę zapłacić drugie tyle za większy transfer, ale no muszę zapłacić drugie tyle praktycznie. W takim razie, pan co, ja się zobaczę w takim razie u innych operatorów, jaką będę dostanę jeszcze opcję, no bo to jest, uważam, że dużo. Ja pan, no to jak mi pan da sekundkę, to postaram się wejść diametralnie w cenę. Tylko potrzebuję z kierownikiem porozmawiać, bo rozumiem, że tutaj z konkurencją wygrywać, to wejdę panu diametralnie w cenę. Jasne. Pan mi teraz 30 sekund, dam za moment do pana, to przejdę się do kierownika, akurat widzę, że kolejki nie ma, to do 30 sekund maksymalnie do minuty. Dobra, to w takim razie jestem na łączach. To jak uważasz, że jak będzie wyglądał jakby ten rynek nieruchomości z punktu widzenia takiego bardziej rynku pośrednictwa, tak jakby kim będzie agent przyszłości, tak jakby za 5 lat, jak uważasz, że jaka będzie jego funkcja, tak biorąc pod uwagę, że dużo się rzeczy przychodzi do internetu. Właśnie powiem ci tak, że tutaj ja mocno wierzę w tą sztukę żywego słowa i przynajmniej nasi agenci, z uwagi, że muszą pozyskiwać na wyłączność, są przekonani też do tej filozofii, oni muszą być świetnymi psychologami, świetnymi sprzedawcami, negocjatorami i to są kompetencje, sztuka żywego słowa to jest kompetencja, którą nie da się przenieść do internetu, tak? Można tam przenieść całą resztę, ale to jak poprowadzimy rozmowy, negocjacje, dzień otwarty, powoduje jaką cenę ugramy. Idąc tak, powiedziałbym, w taką futurologię, powiedziałbym, że widzę jakby taką wizję na rynku, że mogą się pojawić podmioty, które będą łączyć funkcje portalu i agencji nieruchomości, tak? Po prostu łączenie takiej technologii typowo po prostu, jak to się mówi, TechWig, tak? Te wszystkie jakby spółki IT, tak? I tutaj jest taki element, gdzie właśnie to dopracowanie marketingu internetowego, dotarcie do klienta, ta automatyzacja, ona będzie szła w branży. I tak myślę, że agenci to staną wyselekcjonowani do tej pracy, której się nie da jakby przerzucić, tak? Natomiast myślę, że będzie dochodzić do takiego łączenia biznesów, tworzenia biznesów komplementarnych, gdzie klient tak naprawdę po prostu będzie jakby obsługiwany przez podmiot, będąc takim combo serwisem i biurem nieruchomości, który jeszcze udziela kredytu, tak? Dziękuję ci bardzo, Pawle, za to spotkanie. Myślę, że tutaj podzieliłeś się z moimi widzami bardzo fajnymi przykładami, bardzo fajną historią swoją i myślę, że to też będzie inspirujące dla innych w ogóle osób, które chcą w ogóle wejść w branżę nieruchomości. Także dzięki wielkie. Ja też dziękuję ci, że mnie zaprosiłeś. To była dla mnie olbrzymia przyjemność. Dzięki. Dobra, my jedziemy dalej w takim razie. Dokładnie. Ludzie się patrzą, bo coś wybierasz, oświetlenie to wszystko widać, nie? No tak. Tak jakbyś miał bez zasłon okno. Sfiali. No, ale słuchaj, przez te półtora dnia wyjeździłem pół baku po Warszawie. No to nieźle. Ale jeszcze kręcili się po mieście. Ale pokazuje 20 litrów, że spało, także nie ma tragedii. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.